10 najlepiej zarabiających światowych przywódców. Dużo się mówi o wysokich zarobkach polskich polityków czy wysokich urzędników. Posłuchajcie jednak, ile zarabiają przywódcy za granicą. Materiał opracowany na podstawie polityka.pl. Matteo Renzi, włoski polityk, burmistrz Florencji, senator, lider Partii Demokratycznej od 22 lutego 2014 roku do 12 grudnia 2016 roku premier Włoch i właśnie tego stanowiska dotyczą jego zarobki. 14 lutego 2014 roku dotychczasowy premier Enrico Letta na żądanie nowego lidera Partii Demokratycznej i władz partyjnych podał się do demisji. 17 lutego prezydent Giorgio Napolitano powierzył Matteowi Renzi Misję stworzenia nowego rządu. Cztery dni później lider Partii Demokratycznej ogłosił proponowany skład rządu, do którego weszli przedstawiciele Partii Demokratycznej, nowej centroprawicy, Unii Centrum i Wyboru Obywatelskiego. Zaprzysiężenie nowego premiera i jego ministrów nastąpiło 22 lutego 2014 roku. Mężczyzna na tym stanowisku zarabiał 498 239 zł rocznie. Oczywiście ceny są przeliczone na złote. Władimir Putin, rosyjski prawnik, działacz państwowy i polityk, funkcjonariusz KGB, pracownik administracji Petersburga, urzędnik administracji prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, szef FSB, premier Rosji od 8 sierpnia 1999 roku do 7 maja 2000 roku, pełniący obowiązki prezydenta Rosji po rezygnacji Jelcyna 31 grudnia 1999 roku, 26 marca 2000 roku wybrany na prezydenta Rosji, 14 marca 2004 roku. Ponownie wybrany na to stanowisko urząd prezydenta pełnił do 7 maja 2008 roku, dzień później objął urząd premiera. 4 maja 2012 roku został ponownie wybrany na prezydenta Federacji Rosyjskiej. 7 maja 2012 roku został zaprzysiężony i tym samym objął urząd prezydenta. Roczne zarobki Putina wynoszą 543 822 zł, czyli mniej niż jego szef administracji. Pamiętajmy jednak, że mówimy o oficjalnych zarobkach, a to co on pod stołem to i takiego. François Hollande, francuski polityk, prezydent Republiki Francuskiej i z urzędu współksiąże Andory od 15 maja 2012 roku do 14 maja 2017 roku, pierwszy sekretarz partii socjalistycznej, poseł i były eurodeputowany, jest uważany za jednego z najgorszych prezydentów Francji ostatnich lat. Stał się pierwszym prezydentem w powojennej historii Francji nie ubiegającym się o ponowny wybór. Sprawowanie urzędu prezydenta Francji zakończyło się 14 maja 2017 Roku, wtedy to Hollande przekazał władzę Emmanuelowi Macronowi na stanowisku prezydenta Francji. François Hollande zarabiał rocznie 776 949 złotych. Shinzo Abe, japoński polityk, premier Japonii od 26 września 2006 do 26 września 2007 roku oraz od 26 grudnia 2012 roku. Przewodniczący Partii Liberalno-Demokratycznej od 26 września 2012 roku. Wprowadził politykę monetarną, polegającą na zwiększonej radykalnie misji pieniądza, w porozumieniu z nowo mianowanym szefem banku centralnego, zmierzającą do ożywienia gospodarczego w połowie. W z innymi działaniami, zwaną abonemiką, na stanowisku premiera Japonii mężczyzna zarabiał 810 429 złotych. Rocznie, oczywiście. David Cameron, brytyjski polityk od 11 maja 2010 do 13 listopada 2016 roku premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, od 2005 do 2016 roku lider Partii Konserwatywnej, od 2001 do 2016 roku poseł do Izby Gmin w okręgu Whitney. Po ogłoszeniu 24 czerwca 2016 roku wyników referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, w którym większość głosujących opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej, David Cameron ogłosił rezygnację ze stanowiska lidera Partii Konserwatywnej i zapowiedział swoją dymisję z urzędu premiera po wyborze następcy. Swoją decyzję uargumentował tym, że negocjacje z Unią Europejską w sprawie zrzeczenia się członkostwa Wielkiej Brytanii muszą rozpocząć się pod przewodnictwem nowego premiera. Po ogłoszeniu Teresy May, liderką partii konserwatywnej, Cameron ustąpił ze stanowiska szefa rządu 13 lipca 2016 roku. Rocznie zarabiał na tym stanowisku 842 060 zł. Jacob Zumba, południowoafrykański polityk, wiceprezydent Republiki Południowej Afryki w latach 1999-2005. Przewodniczący Afrykańskiego Kongresu Narodowego w latach 2007-2017, prezydent Republiki Południowej Afryki. Zmiana w podejściu do HIV była jednym z nielicznych osiągnięć jego prezydentury, bowiem bardzo szybko zaczął wykorzystywać wpływy do bogacenia się i opłacania zaufanych współpracowników. Równocześnie bardzo sprawnie zarządzał własną partią, tłumiąc wszelkie głosy krytyki i usuwając nieposłusznych działaczy. Oprócz władzy, miał oczywiście pieniądze. Rocznie na jego konto wpływało 800. 593 520 zł. Angela Merkel, niemiecka fizyk, polityk w latach 2000-2008, przewodnicząca Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, od 2005 roku kanclerz Niemiec. Według czasopisma Forbes była najbardziej wpływową kobietą świata i, według Time, była człowiekiem roku 2015. W 2007 roku poparła inicjatywę Nicolasa Sarkoziego, polegającą na powołaniu Rady Starszych. Przemawiając podczas obchodów 50. rocznicy powstania Związków Wypędzonych, poparła ideę budowy centrum przeciwko wypędzeniom. Rocznie zarabia 937 118 zł. Stephen Harper. Polityk kanadyjski, przywódca Konserwatywnej Partii Kanady, największej partii w Izbie Gmin Kanadyjskiego Parlamentu, 39 i 40 kadencji od 6 lutego 2006 roku do 4 listopada 2015 roku, premier Kanady. W wyniku wyborów parlamentarnych z jesieni 2015 roku partia konserwatywna utraciła większość i przeszła do opozycji, a Harper zrezygnował z przewodzenia jej. Przekracza on magiczną barierę miliona, gdyż Rocznie na stanowisku premiera zarabiał 1 517 zł. Barack Obama, amerykański polityk, 44. prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 2005-2008, senator ze stanu Illinois, zwycięzca wyborów prezydenckich w 2008 roku i ponownie w 2012 roku, jest laureatem pokojowej nagrody Nobla za rok 2009 za wysiłki w celu ograniczenia arsenałów nuklearnych i pracę na rzecz pokoju na świecie oraz jest człowiekiem roku 2008 i 2012 według tygodnika Time. Były prezydent USA zarabiał na swoim stanowisku 1 599 262 zł. Ładna sumka. Lixian Long, spodziewałem się tutaj jakiegoś araba, szejka czy coś w tym stylu, a tu niespodzianka, singapurski polityk, wicepremier od 28 listopada 1990 roku do 12 sierpnia 2004 roku, minister finansów od 10 listopada 2001 roku do 1 grudnia 2007 roku, premier Singapuru od 12 sierpnia 2004 roku, sekretarz generalny partii Akcji Ludowej od 3 grudnia 2004 roku, czyli facet w sumie zgarnął wszystko, co było możliwe, tym bardziej, że na stanowisku premiera Singapuru dorabiał się rocznie 6 milionów. 797 440 zł, czyli bardzo dużo. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo bardzo to pozycjonuje kanał, a to jest oczywiście ważne. Zresztą, tak samo jak komentarze, ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie codziennie również dodaję nowe odcinki. Ostatnio poruszałem na na przykład temat propagandy, czy określenia takiego jak antykatyń. A teraz pojawia się nowy temat, a mianowicie wojna izraelsko-arabska, który wydaje mi się, że jest bardzo często poruszany w Polsce. Bardzo często mówi się o zbrodniach, czy to jednych, czy o drugich, a tak naprawdę niewiele osób wie, jak ten konflikt przebiegał dokładnie. Także zapraszam koniecznie na kanał Światowa Historia. A i planuję powoli wznowić kanał Inwigilator, więc wpadajcie również na ten kanał, ale to już niedługo zobaczycie. Póki co, trzymajcie się. శ్రష్